Zacznę tak od Efezjan trzeciego rozdziału. Będę mówił o tajemnicy pewnej. Efezjan trzeci rozdział. Macie już tak Biblię? No właśnie, to jest tajemnica, nie mogę powiedzieć. W trzecim rozdziale jest to wszystko. To jest taki zlepek tych wersetów, ale myśl jest taka. Paweł mówi o pewnej tajemnicy, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach. I teraz mówi, Bóg go upoważnił, aby na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Co było tą tajemnicą ukrytą od wieków? Kościół. Kościół, tak, po prostu Kościół. Kościół był, na podstawie tych wersetów, tajemnicą, ukrytym od wieków tajemnym planem, Bożym planem. I teraz został 2000 lat temu objawiony. To jest Boży plan. Pamiętajmy o tym, że Kościół jest Bożym planem, Bożym zamiarem, który był od dawna w Bożym sercu. Bóg zaplanował Kościół. Dzisiaj troszeczkę powiemy, czym jest ten Kościół, żebyśmy rozumieli, czym jest Kościół, po co Bóg powołał do istnienia Kościół, co jest zadaniem Kościoła. Jak odpowiemy sobie na to pytanie, myślę, że no, będziemy troszeczkę w innym miejscu, będziemy troszeczkę inaczej myśleli, po co żyjemy, po co przychodzimy do Kościoła, po co istniejemy, co mamy robić w tym Kościele. Tak? Bóg objawia to w swoim słowie. Było tak dawniej zakryte, ale teraz Bóg mówi, że przez apostoła Pawła chce to objawiać, żebyśmy my to znali. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Bóg przez Kościół chce objawiać tą swoją mądrość. Chce to robić, chce manifestować siebie przez Kościół. To jest jedna z myśli, która wypływa właśnie z trzeciego rozdziału listu do Efezjan. Bóg przez Kościół chce manifestować różnorodną swoją mądrość. I wiecie, historia Kościoła liczy 2000 lat, tak? I przez całą historię Kościoła co jakiś czas pojawiały się ruchy przebudzeniowe, odnowowe, reformacyjne, które nawoływały: wróćmy do Kościoła dziejów apostolskich. Wróćmy do początków, wróćmy do kościoła pierwszych chrześcijan. Oni patrzyli na to, w czym są, byli w kościele, patrzyli na to, w czym są i widzieli, że coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Trzeba wrócić, zajrzeć, jak to było na początku. W związku z tym my musimy zadać sobie pytanie, czy istnieje jakiś model kościoła? Wzorzec, do którego mamy przylgnąć i naśladować go. Czy coś takiego istnieje, czy coś takiego, jeżeli jest, to czy jest to w Biblii? Bo tak, bo czytamy o tym, że to Bóg jest autorem Kościoła. Bóg miał w planie od dawna Kościół. Czy coś takiego jest zapisane w Biblii? I jeżeli jest, to warto o tym wiedzieć, tak? Skoro my chcemy uważać siebie za Kościół, warto wiedzieć, co Bóg mówi na temat Kościoła. Co Bóg mówi na temat Kościoła? Żebyśmy nie musieli mówić za jakiś czas, wróćmy do początków, tak? Tylko już teraz zastanowili się, czy jesteśmy Kościołem według Bożego planu. I wiecie, spójrzmy na początek w takim razie, tak? Jeżeli Bóg coś zaczyna, to jest to jak ziarno wrzucone do ziemi. A ziarno co robi? Wydaje owoc według swojego rodzaju. Jeżeli popatrzymy na początek, jaki on był, na początku ten Kościół, to będziemy przez to ziarno wiedzieli, co Bóg miał na myśli, co ma z tego wyrosnąć. Co dzisiaj z tego miało wyrosnąć? To jest coś bardzo ważnego. Ziarno, ważny początek, Boży zamysł. I tak jak Bóg też mówi w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Tak? Nieważne jest to, jak się zaczyna, ale ważne to, jak się kontynuuje, jak się kończy. To jest tak dla Boga ważne.
Zacząć dobrze, kontynuować dobrze i skończyć dobrze. O to chodzi. O to chodzi. I wiemy, patrząc na tą historię Kościoła przez lata, przez wieki, widzimy, że to odchodziło od Bożych standardów. Odchodziło cały czas od Bożych planów. Dlatego trzeba było robić te ruchy reformacyjne, przebudzeniowe. Trzeba było wracać, właśnie zaglądać do Biblii, jak to miało być, co było Bożym zamiarem. Ale następny werset, wiecie, jaki po tym jest? Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Ludzie mogą mieć różne pomysły na Kościół, mogą pomagać Bogu, mogą różne rzeczy sobie robić, ale Bóg mówi, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Bóg, jak miał plan na początku, nie zrezygnował z niego i on chce go kontynuować. Jego myśli na temat Kościoła są takie same, są niezmienne. Jak były na początku 2000 lat temu, tak samo Bóg myśli o Kościele dzisiaj. On się nie zmienił. I pierwsze miejsce, gdzie Bóg mówi na temat Kościoła. Pamiętacie, gdzie jest? Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Tam po raz pierwszy w Biblii pada słowo Kościół. Czyli tam jest ziarno. Musimy spojrzeć na ziarno. Jaki był początek? Jaki był Boży zamysł tam na początku? I Jezus mówi tak, pomijając tą rozmowę z Piotrem. Ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Jezus powiedział, że to on zbuduje, on jest autorem, on ma plan i zbuduje taki kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Myślę, że lepszym tłumaczeniem, sformułowaniem nie przemogą, nie oprą mu się, tak? Bo bramy nie służą do atakowania, tylko bramy służą do czego? Do obrony, tak? Żeby nie wejść tam do miasta. Czyli bramy piekieł nie oprą się Kościołowi. Jeżeli to Jezus buduje swój Kościół, jeżeli to Jezus buduje swój Kościół i ludzie poddają się Jego planowi, to ten Kościół będzie miał taki charakter, że bramy piekła mu się nie oprą, tak? Będzie atakował bramy piekieł, bo czym są bramy? Bramy to rodzaj drzwi, tak? Co się robi przez drzwi? Wchodzi się i wychodzi się z powrotem, tak? Po to są drzwi. I te drzwi, te bramy nie oprą się Kościołowi. Kościół jest po to, żeby wchodzić do królestwa ciemności i wyrywać stamtąd ludzi, którzy żyją w ciemności, tak? Którzy są niezbawieni i pomagać im przechodzić do królestwa światłości. Po to jest Kościół. Bramy piekielne nie oprą mu się, ale tylko takiemu Kościołowi, który buduje Jezus Chrystus, który poddaje się jego planowi. Tylko taki Kościół będzie miał taką zdolność, że bramy piekielne nie oprą mu się. I widzicie, na samym początku Bóg wpisuje przeznaczenie w Kościół. Ma atakować bramy piekieł. Kościół, który atakuje. Kościół, który jest ofensywny. Tak? Kościół, który ma zadanie do wykonania. Ale już w IV wieku pojawiły się klasztory. W IV wieku już istnienie Kościoła pojawiły się klasztory, kiedy ludzie, którzy jakoś nie dawali sobie rady w tym chrześcijaństwie, budowali klasztory, zamykali się tam, aby zachować swój cenny depozyt wiary, aby, broń Boże, nie został on skażony przez kontakt z niewiernymi, z grzesznikami. Nie, to jest całkowicie niebiblijna koncepcja Kościoła. Tak? Ale można w ten sposób robić, ale tego nie ma w Biblii. I Jezus, pamiętacie, ile razy mówił o Kościele w ogóle? Dużo mówił o Kościele? Dwa razy wspomniał o Kościele tylko. Dwa razy, przynajmniej w Biblii jest zapisane dwa razy. Być może mówił więcej, tak? Ale wiemy, że to, co jest zapisane, jest dla nas tutaj potrzebne i ważne, miarodajne. Dwa razy tylko mówił o Kościele w Mateusza 16 rozdział i w Mateusza 18 rozdział, kiedy mówił o Kościele, w przypadku mówi, jeżeli twój brat grzeszył przeciwko tobie, idź pogadaj z nim sam na sam. Jeżeli cię nie usłucha, weź drugiego. Pogadaj z nim. Jeżeli was nie usłucha, przedstaw tą sprawę Kościołowi. Jeżeli Kościoła nie usłucha, i to jest drugie słowo, które Kościołowi. Jeżeli Kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Tak? No gdyby taka sytuacja się zdarzyła, tak już na marginesie, jak mamy traktować tego, tą osobę? Co to znaczy traktować kogoś jak poganina i celnika?
Ale z miłością, tak? To znaczy, że wiesz, że nie podajemy mu ręki, czy nie odzywamy się do niego. To nie o to chodzi, tak? Poganin celnik, czyli Bóg mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych nawet, tak? Mamy traktować go z miłością. Traktować go z miłością, ale jak kogoś, kto nie zna Boga. Tak? Skoro Kościoła nie chce słuchać nawet. I o czym mówił Jezus głównie? O Królestwie Bożym, tak? Pamiętacie, mnóstwo podobieństw. Przypowieści, Królestwo Boże podobne jest. I wymieniał tam różne przypowieści, tak, różne historie. Mówił o Królestwie Bożym. Główną rzeczą, o której mówił Jezus, to jest Królestwo Boże. Królestwo Boże. I to królestwo, które zapisane jest. Słowo takie w Biblii to jest bardziej jako, nie jako coś zewnętrznego, widocznego, ale jako stan poddania królowi. Jako stan poddania królowi. Czyli im więcej rzeczy w moim życiu jest poddane królowi, tym więcej Królestwa Bożego jest w moim życiu. Nie mówię jako zewnętrznym, jakimś widocznym królestwie tutaj, ale jako stan poddania królowi. To jest ważna myśl, że to nie jest coś zewnętrznego, bo znowu pojawiały się w historii Kościoła koncepcje właśnie budowania tego zewnętrznego królestwa, ziemskiego królestwa. Różne, pamiętacie, bazyliki, różne wielkie jakieś budynki kosztowne, szaty, wnętrza i tak dalej. Pamiętacie, to się pojawiało przez lata, ale to nie jest ta koncepcja. To nie jest ta koncepcja. Pamiętam osobę, która kiedyś opowiadała, ktoś, jakiś pastor, ksiądz, nie wiem, ktoś, kto dysponował właśnie jakimś dużym budynkiem, ładnym budynkiem, w środku ładnie wyposażonym i mówi tak do gościa, którego prowadzał. No zobacz, już teraz nie możemy powiedzieć, nie mamy złota i srebra. A ten drugi gość do niego mówi, ale nie możemy też powiedzieć w imieniu Jezusa, wstań i chodź. I wiecie, przez pewien czas znamy troszeczkę tak historię Kościoła, szczególnie średniowiecze, tak? Kiedy ludzie zaczynali budować właśnie to zewnętrzne królestwo w postaci budynków, katedr i tak dalej, i szło to do pewnego czasu dobrze. Dopóki nie pojawiali się ludzie, którzy nie zgadzali się z tą koncepcją Kościoła. A wtedy chrześcijańska miłość nie pozwalała już im być razem. I stąd właśnie podziały, denominacje, różne rzeczy, różne ludzkie koncepcje na temat Kościoła. Bo gdyby ludzie zajrzeli do Biblii, zobaczyli, po co jest Kościół, po co on istnieje i trzymali się tego po prostu, tylko tego, nic więcej, nie musiałoby być podziałów. Mogłoby być masa różnych kościołów, ale oni by nie walczyli ze sobą, bo widzieliśmy to na naszych oczach. Ja jeszcze teraz może to się polepszyło trochę, ale we wcześniejsze lata, kiedy nawróciliśmy się, słyszeliśmy, jak kościoły protestanckie nawet krytykują się, oskarżają dużo różnych takich, no nieprzyjemnych rzeczy przechodziliśmy. Teraz troszeczkę to się poprawia, nie? Ale w historii Kościoła wiele takich rzeczy było. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie odchodzą, ludzie mają pomysły, swoje pomysły na temat, jak powinien wyglądać Kościół, co powinien robić Kościół. Ludzie chcą pomóc Bogu, mają różne pomysły, różne koncepcje, ale jak czytamy, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. My musimy patrzeć na Biblię, co Bóg mówi o Kościele, do czego zostaliśmy powołani, co mamy robić. Skoro Jezus mówi tyle o Królestwie, to znaczy, że, o Królestwie Bożym, to znaczy, że Królestwo Boże jest celem. W związku z tym, czym jest Kościół? Kościół jest środkiem do tego celu. Jest Bożym narzędziem, narzędziem w Bożych rękach, aby wyrywać ludzi z ciemności i prowadzić i pomagać im głosić Ewangelię i prowadzić ich do światłości, czyli do Królestwa Bożego. Królestwo Boże istniało od zawsze i będzie istniało, tak? Nie skończy się. Kościół zaistniał 2000 lat temu, tak? Był ukrytym. Bożym planem zaistniał 2000 lat temu, i kiedy Jezus powróci, Kościół nie będzie potrzebny Bogu do niczego, tak?
jest narzędziem. Narzędziem w Bożych rękach, aby wprowadzać, pomagać ludziom wchodzić do Bożego Królestwa. I wiecie, odnośnie narzędzi, tak, parę słów. Jest paru majsterkowiczów tutaj na sali, tak. Irek główny chyba, majsterkowicz. To wiesz, jeżeli szukamy narzędzi, to szukamy pod kątem raczej użyteczności niż wyglądu. Tak, Irek, zgadzasz się? Wygląd potrzebny jest, ważny jest, ale najważniejsze jest, czy to narzędzie działa. Tak? Czy to narzędzie funkcjonuje, czy spełni swoje zadanie. To jest najważniejsza rzecz dla narzędzia. Jeżeli narzędzie jest ładne, nówka jakaś, to prawdopodobnie ktoś nie wie, do czego służy. Ma w domu narzędzie i widać jest w ogóle nie ruszane, nie używane. Być może ktoś nie wie, do czego służy to narzędzie. Zwykle narzędzia, które używamy, są jakieś poobtrącane, zakurzone, wiertarki na przykład. Nie? Ale one spełniają swoje zadanie. Spełniają swoje zadanie. I możemy tak myśleć, wiecie, o Kościele jako narzędziu i główną myślą jest, że on, narzędzie, musi spełniać swoje zadanie. Wygląd jest drugorzędną sprawą. Dobrze jest, że jest jedno i drugie. To jest ekstra już. Jak jest jedno i drugie, to jest ekstra. Tak? Narzędzie skuteczne i ładnie wyglądające, no to jest ekstra. I tak jak w Kościele. Możemy skupić się na wyglądzie Kościoła. Tak? Ładny budynek, ładne nabożeństwo, ładne uwielbienie, tak, ładne kazanie i możemy rozejść się do domu i nic z tego może nie wynikać. Tak? To jest dobre, to jest potrzebne. Ja nie neguję tego, ale to jest tylko wygląd. Tak? To jest wygląd, taka jest zewnętrzna forma. Ale narzędzie musi być skuteczne, tak, pod względem użyteczności. Użyteczności. Kościół musi napierać na bramy piekieł, tak? Musi docierać do ludzi zgubionych, którzy są w ciemności i pomagać im wychodzić, tak, do światłości. To jest głównym zadaniem Kościoła. Kościół po to jest powołany. Ma atakować bramy piekieł. I mówi, jeżeli będzie tak to budowane, jeżeli Kościół będzie poddany Jezusowi, powołany do tego celu, będzie skuteczny, tak? Będzie to robił, bo Jezus do tego się przyzna, tak? Jezus nie musi firmować, czy dawać swojej mocy, czy swojej pieczątki, swojego autorytetu dla Kościoła, który nie robi to, co do czego został przeznaczony. Jezus nie musi się do tego przyznawać wcale, tak? A jeżeli Kościół robi to, do czego został przeznaczony, podlega głowie Kościoła, tak? Jezusowi Chrystusowi, Bóg będzie się do tego przyznawał, tak? Będzie moc, żeby przełamywać te bramy piekieł. Jeszcze chwila o Kościele. To słowo, które użył Jezus, mówiąc o Kościele, pamiętacie, jakie jest? Myślę, że niektórzy wiedzą na szkole biblijnej Biblii. To nie jest takie ważne, żeby to znać, greckie słowo. Eklezja, tak? Eklezja. Kościół, eklezja. Myślę, że większość z nas słyszała. Ale to znaczenie, co ono znaczy? Co znaczy? To jest słowo zaczerpnięte z greckiego takiego języka świeckiego, z demokracji ateńskiej. Eklezja, przeczytam definicję. Oznacza uprawnionych obywateli miasta zwołanych na zgromadzenie w celu odbycia sądu lub rozwiązania innych ważnych spraw. W obradach eklezji mogli uczestniczyć wszyscy pełnoprawni obywatele. Pełnoprawni. Tam akurat, że ukończyli 20 lat i mogli uczestniczyć. Pewna grupa ludzi powołanych, ale przede wszystkim uprawnionych, musieli mieć do tego prawo. Musieli mieć do tego prawo. W Kościele kto ma prawo być? Narodzenie nowe. Tylko, tak? Jezus. Nikt nie może wejść do Królestwa Bożego, jeżeli nie narodzi się na nowo. Jezus mówi w Ewangelii Jana na pierwszym rozdziale, tym, którzy go przyjęli, co zrobił? Dał prawo stać się dziećmi bożymi. Czyli do Kościoła można wejść tylko w jeden sposób. Przez nowe narodzenie. Nie ma innego wejścia do Kościoła. Tylko nowe narodzenie. Nieraz ludzie się pytają, można się do was zapisać? Zwykle interesują ich dwie rzeczy. Czy można się zapisać i jakie są składki? Odpowiedź jest, nie można się zapisać, trzeba narodzić się na nowo. Nie ma składek. Jest tylko ochotne dawanie, tak? Ochotne dawanie jest w Kościele. Tak mówi Biblia.
Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ochotne dawanie. Nie ma składek, trzeba narodzić się na nowo, żeby wejść do kościoła i być ochotnym dawcą. Ale żeby być w kościele, pierwsza rzecz, trzeba narodzić się na nowo. Nie ma innego wejścia. Bóg daje prawo, tak? Dał nam prawo, żeby być w kościele. I Bóg też powołuje ludzi do konkretnego geograficznego miejsca. Bóg umieścił członki w ciele w jaki sposób? Tak jak chciał. Tak jak chciał. Tak? On umieszcza członki w ciele. On umieszcza członki w kościele. Tutaj, jak chciał. Nam może to się wydawać dziwne, nie? Bo w klubach, kiedy ktoś zapisuje do jakiegoś klubu, no to szuka ludzi pod względem zainteresowań, jakaś chemia między nami jest. Nie? I tak się ludzie dobierają w klubach. Nie, oni są, czują się dobrze ze sobą, no bo to tego szukają, bo chcą się, idą do klubu po to, żeby czuć się dobrze, tak? Nie żeby wyjść zdołowani. Tak? Ale w kościele Bóg umieszcza członki tak, jak chce. I czasami może się okazać, że niektórym nie jest po drodze. Ale to Bóg ma w tym cel. Wiecie jaki? Może lazo ostrzy się żelazem, a charakter drugiego człowieka wygładza drugi człowiek. Ja dodałem do tego swoje jeszcze też żelazem. Czasami tak. W świecie może ktoś ci nie powiedzieć, że masz brud za paznokciami. W kościele ci na pewno powiedzą. W kościele na pewno ci o tym powiedzą. I wiecie, że nie chodzi mi o brud za paznokciami, tak? Ale powiedzą ci, że co tam w tobie jeszcze jest. Możesz czuć się czasami urażona, to Ham powiedział mi takie rzeczy. No jak on mógł? Ale Bóg ma w tym cel, tak? Bóg ma w tym celu, umieszcza członki w ciele tak jak on chce, w pewnym celu, tak? Żebyśmy się kształtowali, żebyśmy pomagali sobie wzrastać, żebyśmy, czytamy też, znoście jedni drugich, tak? Czyli będzie możliwość, żeby on jest nieznośny, ja go nie mam, a Bóg mówi, znoście jedni drugich, tak? Przyjmujcie jednych drugich, módlcie się jedni za drugich, nie? Tak jest w kościele, tak? Tak jest w kościele. Ludzie mogą czuć się niewygodni, przyjdą do kościoła, a powiedzieli mi, że mam brudne paznokcie, to co ja będę tu siedział? Idę do innego kościoła. Takie chamy tutaj są. Tam mi tego nie powiedzą. Poszedłem, nikt mnie nie spytał o nic. Tam jest w porzo. A tutaj, co to jest? Tak. Czyli Bóg nadał nam prawa obywatelskie, powołał nas do konkretnego miejsca i przeznaczył nas do konkretnego celu. Jaki to cel? Atakować, tak? Bramy piekieł, wyrywać, docierać do ludzi zgubionych, głosić im Ewangelię, wyrywać ich, przenosić ich z królestwa ciemności do królestwa Bożego, do królestwa światłości. Jeżeli to jest na miejscu, to wszystko jest na miejscu. Jeżeli cokolwiek się z tego weźmie, to cała budowla się sypie. W III wieku, czy w IV wieku też, cesarz Konstantyn, jak gwieźdź głosi, nie taki znów wielki, ustanowił chrześcijaństwo religią narodową, tak? I do kościoła wchodzili ludzie, nienarodzeni na nowo, ze swoimi kultami, tradycjami i tak dalej. I to wszystko rosło, tak? Było część, była ludzi narodzonych na nowo, ale duża część była pogan po prostu, którzy zapisali się, tak? Zapisali się do kościoła, że tak powiem. Zapisali się do kościoła. I to zrodziło przez historię wiele problemów, tak? Bo Kościół przez lata miał swoje koncepcje, swoje pomysły i nie robił to, do czego został powołany. Tak? Pojawiali się pewni ludzie, czytamy o nich w historii, tak? Hus, Luther i tak dalej. Duża część była zabijana po prostu, tak? Była niewygodna dla tych koncepcji takich ludzkich. Czyli musimy jako Kościół wiedzieć, po co jesteśmy, tak? Po co istniejemy jako Kościół, tak? Co mamy robić? Pierwsza rzecz, musimy odpowiedzieć na pytanie, czy jestem narodzony na nowo, tak? Czy Bóg dał mi prawo, tak? Być w Kościele? To jest pierwsze pytanie. Czy to zgromadzenie, w którym jestem, to jest to, do którego Bóg mnie powołał? Czy jestem pewny, tak? Że tu mnie Bóg umieścił? Czy mam tu być? Może mi jest niewygodnie z niektórymi. Nie zgadzamy się.
Czy może mam odejść? Musimy zastanowić się, tak? Czy mam tutaj być? Czy pozwolę się wygładzać swój charakter innemu bratu? Czy pozwolę dotrzeć do mojego wnętrza, żeby pomógł mi wzrastać, tak? Mamy co robić? Budować siebie w miłości, tak? Budować się w miłości, ale trzeba mówić czasami prawdę w miłości. Przykrą prawdę dla nas. Możemy tego nie widzieć, tak? My czasami nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Tomek Zadorowicz używał jakiejś żaby na plecach. Ale ktoś z zewnątrz powie mi, że mam żabę na plecach. Ja sam tego nie widzę. Dużo rzeczy nie widzę w swoim życiu, ale ktoś powie mi o złych rzeczach, które są w moim życiu, ale mogę sam tego nie widzieć. Jak mam się z tego uleczyć? Jak nie wiem o tym nawet, że coś takiego jest. Żona mi powie, tak. Żona mi mówi o takich dużych rzeczach. I naprawdę ja bardzo przychylnie ją traktuję i mieszkamy razem dalej. 26 lat już. Jedna rzecz jeszcze. Zawsze tak mówię, jedna rzecz jeszcze, a mówię jeszcze ze cztery. Kościół nigdy nie był idealny, bo możemy szukać idealnych narzędzi, tak? Idealnych kościołów. Nigdy nie był idealny kościół. Ten pierwszy kościół nie był idealny, ale ważne jest, czy ma te trzy cechy. Czy są w nim ludzie narodzeni na nowo, czy są powołani, przypisani do konkretnego miejsca geograficznie i czy robią to, do czego cel. Tak? Czyli nacierają na bramę piekła, docierają do zgubionych. Te trzy cechy, ale nigdy nie był idealny. Dlaczego? Bo składa się z niedoskonałych ludzi, tak? Na różnym poziomie wzrostu. Tam są młodzi, trochę starsi i starsi ludzie. Nigdy nie był idealny. Listy Pawła, które czytamy i listy z objawienia, one są w odpowiedzi na problemy, które były w kościołach, tak? Paweł mówi, kto kradnie, nie kraść przestanie. To chrześcijan, tak? Mówcie prawdę. Do Koryntian mówi, jeżeli już jesteś w kościele, no to już nie chodź do burdelu, że tak powiem, bo tak jest napisane. Nie łącz się z nierządnicą, tak? Bo już jesteś chrześcijanin, masz w czystości swoje ciało zachować, bo twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Trzeba im to było mówić, bo oni nadal nawrócili się, byli w kościele, robili swoje dawne rzeczy. Trzeba było ich korygować, tak? Po to te listy. I Paweł ich wygładzał troszeczkę, tak? Żelazem. Musiałem pomagać, tak? Żeby. Ale nigdy nie był doskonały kościół. I nigdy nie był w historii też doskonały. Ten pierwszy nie był doskonały po drodze i żaden kościół nie będzie idealny, nie będzie doskonały, bo składa się z niedoskonałych ludzi. Ale ważne jest, czy posiada te trzy cechy. Te trzy podstawowe cechy, jeżeli posiada, to jest w porządku. Wszystkie inne rzeczy, wiadomo, trzeba nauczać, korygować i tak dalej. Ale jeżeli ma te trzy cechy, tak, jeżeli znajdują się w nim ludzie narodzeni na nowo, przypisani do konkretnego miejsca i robią to, do czego zostali przeznaczeni, są skuteczni w tym, tak, to Pan Jezus będzie przyznawał do tego, tak? Oni wszędzie czytamy, głosili słowo, a Pan Jezus potwierdzał to znakami, cudami. Oni głosili Ewangelię, my głosimy Ewangelię, jak to przekonuje ludzi? Duch Święty, tak. Duch Święty przekonuje ludzi. I wiecie, ja sobie myślę tak, że w naszym mieście nie musi być jeden kościół. Może być 10 małych kościołów, nie mam z tym problemu żadnego. Dla mnie. Nie musi jeden być duży, jeden budynek wielki, wielkie zgromadzenie. Może być 10 kościołów. A jeżeli one robią to samo, co Jezus mówi w Biblii. Są ludzie narodzeni na nowo, powołani do konkretnego miejsca i głoszą Ewangelię, to myślę, że te kościoły będą współpracowały ze sobą, tak? Będą współpracowały, nie będą się krytykowały, bo mają jedno zadanie od kogo? Od Boga, od Jezusa. Mają jedno zadanie. Robić coś dla tego miasta, wyrywać ludzi z ciemności. Jedno zadanie, nie będą zajmowały się krytykowaniem siebie. Jeżeli będą zajęci pracą, nigdy nie będzie czasu na krytykę. Zawsze, kiedy jest za dużo czasu, wiecie, Dawid, kiedy miał iść, inni królowie byli na wojnie, on został w Jerozolimie i przytrafiło się, tak? Z powodu nudów, tak? Bo gdy on nie powinien w ogóle tam być. Jego w tym czasie w ogóle nie powinno być w Jerozolimie, nie powinien w ogóle oglądać tej kobiety, bo go tam nie powinno być. Ale on został, no był pewnie zmęczony wojną i tak dalej. Obudził się, czytałem, pod wieczór. Kto się budzi pod wieczór, no to kto spędzi całą noc gdzieś na... Nie ma tego w Biblii, ja tak sobie dopisuję po prostu. No ale tak sobie myślę, że mógł sobie popić i tak, miał ciężką noc i zobaczył coś. Tak, bo nie upijajcie się winem, które wywołuje, co tam? Rozwiązłość, tak. No. I zwykle tak jest. Kościół zajęty jest na
celu, ma pracę do wykonania, nie ma czasu po prostu, nie? Na krytykowanie się, na obserwowanie. A pamiętacie Łukasz, 5 rozdział, kiedy Jezus przyszedł do Piotra i mówi, wypłyń na głębiny, zarzuć sieci. Piotr mówi, całą noc ciężko łowiłem, jestem zmęczony. I nic nie złapaliśmy, no nic, całą noc. Ale zorientował się w porę, mówi, na twoje słowo wypłynę. I wiecie, co się stało, tak? Wyjął potężną sieć, tak, tych ryb, wyrzucił to do łodzi, także łódź się już zanurzała, tak? Zanurzała. Mógł powiedzieć, bo tam wokoło płynęły inne łódzie, to są moje ryby. Położył ręce, to są moje ryby, nie ruszajcie ich. I poszedłby na dno z tą łodzią, z rybami i samym sobą. Tak? Ale powiedział, pomóżcie mi, chodźcie, chłopaki, pomóżcie mi, bo sam nie dam rady. Podpłynęły inne łodzie, wzięły te ryby, tak? I tak myślę, że z Kościołem, tak? Tak z Kościołem powinno być. Powinny współpracować, pomagać sobie, tak? Mamy za dużo ludzi, nie możemy ich ogarnąć. Możecie zająć się, możecie ich nauczać, możecie jakąś szkołę dla nich zrobić. I tak powinno być, tak? Bo mamy jeden cel. Kościół ma mieć jeden cel, jedną wizję, jeden Pan, jeden Duch. O to chodzi, tak? Nie może być w tym mieście 10 kościołów, nie ma problemu. Nie ma problemu dla Boga. 10 kościołów może być, którzy będą współpracowały z sobą. Myślę, że to nie jest nawet za dużo na Skierniewice. 10 kościołów po 50 osób. Tak. Ale wystarczy jeden z kłopotami, po co te kłopoty mnożyć? Także nie głośmy już dalej, zostawmy ten temat. Mamy dość problemów z samym sobą. Na koniec, tak, powiedział Paweł i napisał jeszcze 4 rozdziały. Na koniec, bracia. Mateusz 28, 18. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami, aż po wszystkie dni, aż do skończenia świata, czyli Kościoła, tak? Idźcie, macie zadanie, róbcie, tak? Jest zadanie do wykonania. Róbcie to, ja jestem z wami. Ja jestem z wami, aż do skończenia Kościoła, tak? Bo to jest mój pomysł, Jezus powiedział. Bo to jest mój pomysł, to Bóg wymyślił Kościół, to Bóg powołał go i on jest cały czas zainteresowany, tak? Aby ten Kościół dobrze funkcjonował. Jeżeli dobrze funkcjonuje, będzie miał autorytet Jezusa Chrystusa. Tak? Bóg będzie się tego Kościoła dotykał, będzie przekonywał ludzi niewierzących. I nasze zadanie jest, tak, jako Kościoła, głosić Ewangelię. Tak? Głosić Ewangelię. Tak? Kościół po prostu musi to robić. Co jest w zbroi Bożej symbolem głoszenia Ewangelii? Buty, sandały. Tak, buty, tak. No, nie, Ula powiedziała buty, ktoś powiedział sandały, czy odwrotnie, ale to no wiadomo, sandały to buty, tak. Sandały to buty. I wiecie, ja kiedyś czas, jak sobie o zbroi Bożej tak się czytałem, rozważałem, tak mi przyszło na myśl, nie? Że buty, nie? Że buty. Dlaczego buty akurat? Dlaczego buty, co z tymi butami? Ale to nie jest taka biblijna koncepcja. Tak, to jest mój jakby pomysł. Nie? Że jeżeli wychodzę z domu, muszę założyć buty. Tak? Muszę założyć buty. I kiedy sznuruję, to muszę sznurować rzepy, czy jakkolwiek, czy jakieś tam kozaki są, żebym pomyślał, żeby mi się buty kojarzyły zawsze tak. Czy jestem gotów dzisiaj głosić Ewangelię? Wychodzę z domu, zakładam buty. Czy jestem gotów dzisiaj, czy jestem otwarty na to, jak Bóg postawi mi kogoś na drodze, głosić Ewangelię, tak? To jest dobre pytanie, myślę, tak? Miejmy to skojarzenie. Buty, sznurowanie, Ewangelia. Czy jestem gotowy, kiedy spotkam jakąś osobę, być może Bóg ją stawia na mojej drodze, nie? Czy jestem gotowy po prostu głosić jej Ewangelię? Nie? Głosić, robić to, do czego zostałem powołany, tak? Robić główne zadanie, które należy do Kościoła. Także miejmy skojarzenie. Buty, sandały. Tak, tak. Buty, sandały, kropka, tak? Nie, ale nie. Buty, sznurowanie, Ewangelia, gotowość, tak? Bo to jest, załóżcie, przywiedzcie buty, gotowości, bo tam nie jest nawet, proszę, gotowości. Jestem gotowy. Czy mam świadomość tego, że mogę spotkać kogoś na swojej drodze?
Czy mogę spotkać kogoś na swojej drodze? Ja pamiętam, nie tak dawno, ktoś w pracy chciał mnie podpytać, tak później dopiero po dalszej części rozmowy zorientowałem się, że chciał mnie podpytać o jakieś takie Boże sprawy, tylko nie wiedział, jak podejść. I tak pytam i jedziemy tam w Głuchowie, jest taki krzyż prawosławny na rondzie. Jak ktoś tam przyjedzie, że o, krzyż dwa ma takie. I pytam się, co ten krzyż oznacza, tam nie wiem, co prawosławnie czy coś. Ja mówię, nie wiem, akurat nie znam tutaj dlaczego tak ten krzyż, nie. Dobra, jedziemy. Ale później za jakiś czas mówię, ty, bo słyszałem, że jesteś w jakimś innym kościele, tam coś. Ale zaczął z tym, wiecie, z tym krzyżem. Nie myślał, że może coś tam podejdzie. Ale nie dał się zniechęcić, patrz. Ja nie wyczułem tego, nie? I później rozmawialiśmy o kościele, o zbawieniu i tak dalej. Ale on był gotowy. On się sam zapytał. Próbował coś, patrz. I wiecie, no, ja, czy jestem gotowy, tak? Bo mogę go zbyć. A co cię to obchodzi? Tak, nie, no tak bym nie zrobił, nie, i myślę, że was nie pomyślał, nie, bo to jest najlepsza okazja, no ktoś się pyta jeszcze, jak to powiedzieć o Kościele, o Ewangelii, i ktoś się sam pyta jeszcze, no to już na widelcu jest, tak, można mówić, no. Bo co innego, jak my kogoś atakujemy i z traktacikiem go tam, czy tam czymś, no to jest inna sytuacja, bo może nas, powiedzmy, no, powiedzieć coś tam dziadu, odejść, czy nie używając bardziej dosadnych słów. Tak, i Bóg też wyposaża swój Kościół, Jezus wyposaża swój Kościół, daje dary służb, tak. Czytamy o pięciu darach służb. Bóg wyposaża swój Kościół, Bóg powołał swój Kościół, miał w planie go, powołał do istnienia swój Kościół, myśli o nim cały czas, wyposaża go w pięciu darów służb, aby ten Kościół wzrastał, ale głównie, aby głosił Ewangelię, aby był na zewnątrz, tak, robił pracę na zewnątrz, głosił Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.